Witam serdecznie wszystkich widzów w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku chyba po raz pierwszy, na pewno po raz pierwszy mam normalnego jubilata, Boss of Gaming Street. Witaj serdecznie. No cześć. Dziwota jest taka, że pierwszy raz dwóch ludzi, którzy mieszka metr od siebie, znaczy gra metr od siebie, obydwoje występowali u mnie w odcinkach i teraz są w jubileuszu. Chyba nigdy tego nie było, bo wy mieszkacie razem w mieszkaniu, tak? Czy wiesz co, zaczęliśmy w tym roku studia i no. Na stacji mieszkamy i w tym samym pokoju, przy tym samym biurku, można tak powiedzieć. No i on siedzi do sobie, mogę z nim zrobić piątkę sobie, tak? Metr ode mnie siedzi, także się uśmiecha, jest zadowolony. Aha, czyli ja pamiętam, na studiach mieszkałem z osobą, która o dziwo urodziła się w tym samym dniu jak ja, czyli 11 lutego, ale to była taka totalne przeciwieństwo, bo on był w ogóle taki mu, a ja taki wariat, nie? No ale, czyli nie wierzę w te znaki zodiaku i tak dalej. Wam się mieszka fajnie na tej stacji, nie? Tak, jak na razie jest super. A czemu nie w, nie wiem, jakimś akademiku? A ze względu na to, że mieszkania w akademiku są dosłownie wielkości toalety. Całe, także... No zależy gdzie, szczerze mówiąc, bo ja mieszkałem w Bielsku, akademik, to był blok przerobiony na akademik. Znaczy my jesteśmy na kierunku pilotażu lotnictwa i kosmonautyka, także tam na terenie jednostki wojskowej to niestety akademiki są naprawdę bardzo małe mieszkania mają. To powiedzcie mi, dlaczego zafascynowała cię gra tak naprawdę starotechnika, a nie kosmonautyka, bo kosmonautyka to jest raczej taka nowoczesność, tak mi się wydaje, nie? Znaczy... Nie ma gier związanych bardziej z kosmosem, który bardziej by cię... Faja, my jesteśmy na lotnictwie i lotnictwie, a nie na starej jakiejś... Aha, okej. Nie będę tego wycinał. Idziemy w kierunku pilota cywilnego, nie? Oh my god. Słuchajcie, przepraszam najmocniej za te głupie pytania, ale przyjechałem, przed sekundą przyjechałem od Judyty, zawiozłem ją do domu, jestem trochę wymęczony, jutro jak coś będą odcinki kolejne z naszych wycieczek i będzie też gotuj swoją uromka z Judytą, grochówka wojskowa, pysznie nam wyszła. Dawno nie było. Tak jest, dobra, to ja myślę, że... Dość gadania. Z nami w Plutonie właśnie, tak jak mówiłem, jest twój współlokator, czyli Warrior of Tanks 77. No i cóż, chcecie być pilotami, a ty 20-tysięczna bitwa, na Super Conquerorze chcesz zagrać swój jubileusz, a pokazywałeś na Conquerorze swoją bitwę, którą jak chcecie pokaż, wyślę w opisie, dam linka, jeżeli chcecie zobaczyć, czyli doszedłeś do tego Super Conquerora i jak oceniasz ten czołg? Gra mi się fantastycznie. Czołg moim zdaniem ma bardzo mało wad, tak, poza tym, że czasami wejdzie w niego dość za dużo od arty, bo jest dość miękki, ale jeżeli chodzi właśnie o górę, ale tak to jest czołg bardzo przyjemny. I działko, i pancerz jest super. Tak zauważyłem, że 20 tysięcy bitów i masz bardzo dużo wyekspionych dziesiątek. Tak, zgadza się. Dużo na dużo. A to nie jest jakiś tak, że kiedyś coś tam resetowałeś albo coś, po prostu nie. Jesteś skutecznym graczem. Dużo na drużynówkach, po prostu z wolnego expa się przechodzi później i tak szybciej to idzie po prostu. Ty, bo ja mówiłem, nie mam czasu, że szybko to nagrajmy, a gadam już 5 minut, nie? Dobra, to słuchajcie, gramy. Super Conqueror i WZ-ka do pomocy. Jesteście gotowi? Zgadza się. Da, gramy. I jedziemy. Skupienie musi wyjść dobrze. No ale patrzcie się, wy chcecie być pilotami, no to War Thunder chyba... To specjalnie lotnisko dla nas. Aha! Ale War Thunder, przecież chyba te samoloty War Thunder są zdecydowanie lepsze, nie? Wiesz co, ściągnąłem dzisiaj z powrotem tę grę, także myślę, że wieczorkiem sobie też popykam trochę. Dobra, panowie, albo czekajcie, inną myszką pogram. O, to dobra. Czekajcie. Właśnie już nie wiem, która myszka lepsza. Albo ta. Dobra, to.
bo... A, dobra, nieważne. Ten... mówiłem, że zepsuła mi się myszka Logitecha i mam nową, nie? A się okazało, że miałem stare baterie w tej myszce Logitecha i wymieniłem przed chwileczką i myszka działa. Ja już chciałem wyrzucać na śmietnik nówkę Logitecha, myszkę. 100% skuteczność i trzyma na dobry wynik. Tak jest. Panowie, rozdzieliliśmy się trochę. Tak, nie ma artylerii, chciałem wykorzystać to i pojechać na środek, po prostu was powspierać może trochę. Gdzieś tam od lewej strony, także... Aha! Zobaczymy. No, tu może być ostro, sporo heavików. No, dostałem już od E50M. Skupienie na twarzy. O, tam grill stoi tutaj, nie? Kurde, mam całkowicie porozwalane. O my god, ja może zdążę to jeszcze w ustawieniach zmienić, momencik. Celownik, sterowanie z ręcznościowy, snajperski. Dobra, zastosuj, ok. Do garażu. No, ten co mnie trafił. Ajsik. O, spota mam. O, tutaj przepychacz przepychają. Przepychają tam cały czas? Można powiedzieć, że mają tu przypadek. Jest 7 na środku. Czyli coś spieprzyłem w tych ustawieniach. Tak dawno nie grałem i był patch i tu mam pozmieniane momencik. Coś się tam dzieje? Ciebie złego? Tak, nie trafiam. I palę się. Już po bicie mam. Oh my god. No jak nóg wyjdę. Chciałem przejechać przez pozycję, myślałem, że te 140 już się cofnęły, wiesz? No niestety. No to nic, wygramy to, ale... Ale niestety, jubilat... No wyjechałem bez sensu, wiesz, myślałem, że te 140 tam się cofnęły. A tu taka niespodzianka. No tam boję się tych tadeków.
Jak oni wyparowali? Ładnie. Teraz już tam robi bitwę twój współlokator, tam zerkaj na jego monitor. Tak, właśnie się cieszy za bardzo. Powiem ci fajnie, że to jest taki cwaniak ogólnie, nie? To tam wiesz, to nie ma żartów. Kurde no, ale ja mam pecha, co chcę strzelić, to te czołgi wybuchają. No może jeszcze jedną pestkę się uda zrobić. No, u mnie będzie słabo, ale ja dopiero przyjechałem, jestem naprawdę wykończony trochę. 4 dni intensywnych atrakcji, i to dziennych, i to nocnych. Oho. No! Jakoś poszło, przynajmniej jubileusz wygrany. Tak jest. Wybaczcie za moją bitwę, ale na szczęście tutaj współlokator jubilata zagrał na asa pancernego chyba, zobaczmy. O, na pewno. Już tak dobrze to nie. Na dwa. Tylko druga klasa. Ty! Ja mam... O? Ty, ja nie miałem tragedii, bo piąty exp, więc źle nie jest. Najgorszy z was mam obrażenia, ale expem się mogę pochwalić. No i współlokator, najlepsza bitwa w całej drużynie. A ty, no cóż, no faktycznie słabo. Mimo 2000 obrażeń masz 11 wynik, jeżeli chodzi o exp. Ja tak zawsze się patrzę na ten exp, chociaż to jest dziwne, że ty masz... No dobra, nieważne. Słuchajcie, najważniejsze, że jubileusz jest zagrany. No, 20 000... kolega z przeciwnej drużyny mnie wyzywa za 4, że za dużo z golda było strzelane. Aha. O, ale słuchajcie, już za niedługo, na odwrót, za niedługo World of Tanks 77 za jakieś 3 miesiące czy 4 będzie mieć 20 000 bitwę, to wtedy w tym samym składzie zagramy i będzie lepiej, nie? No, miejmy nadzieję. Oby, to może teraz ja zrobię więcej, ja kolega tam. Tak. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję za wspólną grę. No i jesteś oficerem werbunkowym klanu Stado Pędzących Imadeł, więc zapewne masz coś do powiedzenia, nie? Tak, chciałem pozdrowić cały klan Stado Pędzących Imadeł. Przed chwilą się, że tak powiem, wymknąłem trochę z zebrania. No. Mam nadzieję, że nie będą tego mieli za złe. No, pozdrawiam jeszcze raz cały klan, współlokatora, który też do tego klanu dołączył wczoraj. Chcesz zaprosić do swojego klanu również graczy. No właśnie, dołączył wczoraj, tak. I zapraszam graczy do naszego klanu. Jeżeli tam będą chcieli, tam głównie gramy for fun, jak na razie, może niedługo to się zmieni. No, bo wy jesteście skuteczni gracze, ale tam do klanu przyjmujecie i też tych mniej skutecznych. No, zaczynamy rozkręcać trochę ten klan, także... Dobra, to wszystko. Ja bardzo dziękuję za wspólną grę, no i życzę wam udanych studiów. Ja miałem naprawdę bardzo fajne studia, więc wy również zapewne. Bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. Na razie.